Witajcie. Mam chwilę czasu. Wróciłem z pracy, zjadłem dobrze obiad, wypoczywam, więc zrobimy jakiś filmik. Bo są pytania. Pytania są, panie Rysiu, jeśli Bóg jest miłością, to czy kocha diabła? I też te siły ciemności, jakieś tam energie tam wymieniliście, nie pamiętam co to, ale było coś związane z tym złem. Czy Bóg to kocha? No jeśli jest Bóg miłością, to wszystko kocha. To można porównać do słońca. Słońce nie wyróżnia, czy zły człowiek, czy dobry. Ono świeci. Oświetla całą planetę. Naszą Ziemię i tam nie tylko naszą Ziemię. Proszę Państwa, nie wyróżnia. Jej zadaniem jest świecić. Religie ziemskie mogą cię zwieść. Możesz stracić tylko czas, ale nie miłość. I Jezus Chrystus tak właśnie nauczał, że największą rzeczą, nie ma większej, jest miłość, bo miłość jest Bogiem. Religia miłości. O tej religii miłości nauczał Jezus Chrystus. Ale że sobie tam trochę pozmieniali, stworzyli sobie religię po to, żeby, proszę Państwa, lepiej żyć. I postać Jezusa Chrystusa czy innych świętych się wykorzystuje po to, żeby przyciągnąć ludzi do Kościoła i innych sekt religijnych. Proszę Państwa, a miłość nie ma świętych. To jest bezwarunkowe uczucie. To jest takie uczucie, że robisz coś dobrego dla kogoś i nie oczekujesz nic w zamian. A my co robimy? Zrobisz coś dobrego i a ty nawet dziękuję mi nie powiedziałeś. No, proszę Państwa, i teraz plastik. Też się śmieliście z tego, no nie wszyscy, że w plastiku nie ma Boga. Więc wypada udowodnić, że jest Bóg w plastiku. W dzieciństwie bawiliśmy się w okultyzm jako dzieci, bo jako dziecko się przyglądałem, jak w moim domu mama tam ze znajomymi jakimiś się zbierali i wywołali duchy. Kurczę, mać, duchy wywołali. I pierwszy mój demon, który się pojawił, pamiętam, to była czarna łapa. To był byt astralny. O, ale mnie straszył. Na firance, łapał firankę, czarna ręka. Proszę Państwa, no to pamiętam, to do dzisiaj. Płakaliśmy, mój brat, ja. Patrzcie, zaraz ustawię kamerę i chcę Wam pokazać, bo z niej ustawiałem, ostatnio robiłem z energią coś i macie obiekcję, że źle zrobiłem. Jak to ustawić? Proszę Państwa, ja nie mam takich przyrządów, żeby tak ustawić. A muszę trzymać, nie mogę trzymać, bo nie mam stojaka. Chcę to zrobić tak, żebyście widzieli, że plastik będzie coś robił, który uważacie, że jest niemożliwe. Jest? Widać czy nie? O, cholerał. Coś takiego. Ja się odsunę, żeby bardziej było. O, to odsunę. Jest plastik. Papierek. Proszę Państwa, podrzemy, żebyście nie mówili, że to jest jeden tylko papierek. Rzucam. Tak, jest. Widać czy nie widać? Jest. Proszę Państwa, papierek. Zobaczcie, to jest papierek. Nic innego tu nie ma. Co robimy teraz? Nie chcę zmieniać kamery. To czary takie zrobił. Popatrzcie. Znacie to? W Polsce Ludowej to się robiło. I teraz? O, nie. Co się dzieje? Moment. Widzicie? No, coś nie tak. Ja sobie wezmę inny długopis. No, poczekajcie. Bo to jest może. Ale przyciąga trochę. Przyciąga. Ale zmienimy, żebyście nie mówili, że coś knuje, jak tego. Miałem robić lewitację, ale ktoś mnie zniechęcił. Bo potem znowu wymyślicie, że na sznurkach ktoś będzie mnie trzymał. No to więc.
Zobaczcie, plastik. Na plastiku jest papierek. O. Przyciąga, proszę Państwa. Więc jest energia. A gdzie jest energia, jest Bóg. Tak, proszę Państwa, więc wyjaśnione, że gady plastikowe, czyli jakieś tam szaraki, to też boskie istoty. Trzeba je kochać, a nie nienawidzieć. Oczywiście, jeśli one będą nam zagrażały, trzeba się bronić. Kiedy ktoś będzie nalatywał Twoje życie, możesz zabić człowieka, ale nie z nienawiścią, tylko w obronie własnej. Nie znęcać się nad nim, tylko zrobiłeś to, co... No nie miałeś tego wyboru. Więc, proszę Państwa, będziesz rozgrzeszony. Tak, bo nie zrobiłeś to z nienawiści, z zemsty, jakiejś tam pomsty, ale w obronie innych ludzi lub swojego życia. Proszę Państwa, teraz diabeł jest Bogiem. Kto stworzył diabła? Kto stworzył Boga? Proszę Państwa, właśnie, gdyby Bóg stworzył świat, to pytania by padły następne. Kto stworzył Boga? A, że Bóg jest taki jak okrąg, jak te, o tutaj jest, te w białym, takie dookoła, to nie ma ani początku, ani końca. Jest to jakiś początek? Jest okrąg. To jest wieczne życie. Dlatego się mówi o wiecznym życiu, proszę Państwa. I o wiecznym powrocie na ziemię. Wracamy i się kręcimy, aż zrozumiemy, kim jesteśmy. Tak jak nauczał Jezus Chrystus. Bo ja teraz chcę Wam przybliżyć się te nauki duchowe poprzez Jezusa, bo znacie Go najbardziej. Są inni mistrzowie. Ale Jezus też uczył właśnie i w Polsce On jest znany. On tak uczył. Kiedy widzisz Syna Bożego, to widzisz Ojca. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Zobaczcie. Czy to nie jest ta podłoga? No właśnie. Diabeł. To są niskie wibracje. Kto stworzył diabła? Ja nie myślę, że Bóg był taki niedoskonały, stworzył sobie anioła i nie wiedział, że on się zbuntuje. Proszę Państwa, Bóg zna wszystko. Nie mógł pomyłki zrobić żadnej. To sobie ludzie wymyślili, że stworzył, anioł był dobry, potem chciał zawładnąć, bo Bóg chce władzy. Bóg chce, żeby tobie, żebyś ty jemu służył. Modlił się do niego. Są takie demony, proszę Państwa, byty astralne, które chcą, żebyś składał ofiary z kwiatów, z ludzi, z zwierząt. Te byty się podszywają pod bogów, ale to są byty astralne. W nich też jest Bóg. No wszędzie. Czy w piekle jest Bóg? Tak, w piekle też jest Bóg, proszę Państwa, jest miłością. Pamiętajcie tylko to. Nie tylko. Zapamiętajcie, co powiedziałem teraz. Co powiem, przepraszam. Że piekło to nie jest miejsce na wieki. To jest błędna nauka. Tylko niebo jest wieczne. Tylko Bóg. A nie to, co mija. Życie ziemskie mija. Piekło, proszę Państwa, to jest to, co my tworzymy sobie w życiu. Sam tworzysz w swoim umyśle. Nienawidzisz? Tworzysz tego demona nienawiści, on jest w tobie. Zawiść, chciwość, duma, pycha jakaś, to pokrewne to jest. Tak, proszę Państwa, wiele takich negatywnych mamy emocji. Te niskie wibracje się obniżają poprzez to. A żeby sobie podwyższyć wibracje, to ludzie co robią? Kochają, proszę Państwa. Hodują sobie te pozytywne myśli. Nie dopuszczają do tego, żeby ta wibracja ich obniżyła się. Starają się utrzymać ten stan i wtedy się zbliżają do tej bezwarunkowej miłości, dziecięcej beztroskości. Chyba też Jezus tak powiedział. Pamiętam, bo film oglądałem
A ja dobrze pamiętam, jak mówił, że ci, co nie są jak dzieci, nie wejdą do Królestwa Bożego. Proszę Państwa, więc to nie to, że będziesz dzieckiem, naiwnym dzieckiem. Będziesz mędrcem, ale będziesz w stanie dogadać się z każdą istotą na ziemi. Jeśli będziesz wśród dzieci, będziesz dzieckiem. Wśród dorosłych, dorosły. Wśród głupców, będziesz głupcem. Będziesz rozumiał wszystkich. Dlatego nie będziesz ludzi nienawidził, bo będziesz ich rozumiał. Ich wady, zalety, bo to przeszedłeś. Diabeł jest boski. Tak, kto go stworzył? Proszę Państwa, poprzez duchowy rozwój. To jest ta właśnie nasza duma. Ta demoniczna cecha. Tworzy się ten Lucyfer. Właśnie. Umysł. I będzie argademon. Każdy będzie miał swój argademon. To nie, że jakiś tam przyjdzie diabeł i będzie atakował ziemię. Proszę Państwa, to nie ma nic wspólnego na zewnątrz nas. Argademon toczy się w nas. My będziemy toczyć walkę z własnym umysłem. Bo on był stworzony po to, żeby nam służyć. Ten umysł. Myśmy powołali do życia ten umysł poprzez rozwój duchowy. Jaki to jest rozwój, proszę Państwa? Przejścia, doświadczenia od kamienia do człowieka. Każde zwierzę doświadcza bólu, strachu, proszę Państwa, cierpienia. Tak, zwierzę. Zobaczcie w tych rzeźniach, co się wyrabia ze zwierzętami. Dlatego my, ludzie, zwierząt nie zabijamy absolutnie i nie jemy zwierząt. Ja mówię o ludziach. No, ludziach, no. Właściwie nadludziach. Nadludziach. Bo jest kilka rodzajów ludzi. Są podludzie, ludzie, nadludzie. Według Illuminati, ja mam taki film, proszę Państwa, oni tam dobrze to określili, tych właśnie te kategorie ludzi. Taka piramida i większość jest na dole. I ta większość ma rządzić, bo jest przekupna. Łatwo się nimi manipuluje. Dlatego jest ten ustrój taki, żeby większość rządziła. Bo jakby ta mniejszość tych nadludzi rządziła, no proszę Państwa, nie byłoby korupcji. Korupcji. To by było inne życie na tej ziemi. Do tego dojdzie. Diabeł to umysł, proszę Państwa. To jest nasz własny umysł, tak, który ze służącego się zbuntował, zapanował nad nami. To jest ten właśnie anioł zbuntowany, archanioł, jak to nazywacie w Biblii. Przepraszam, ja Biblii nie czytam. Ktoś tam mi napisał, że ja źle tłumaczę Biblię. Proszę Państwa, naprawdę ja Biblii nie czytam. Nie czytałem Biblii, ja tylko ten Nowy Testament troszkę znam. Po tym filmie, jak oglądałem film Jezus z Nazaretu, to mi się ten film bardzo spodobał. Postać Jezusa, pięknego, miłości człowieka. Więc zapoznałem się z jego tam głoszeniami, naukami. On to zostawił po to, żeby naśladować go, a nie go uwielbiać. I Bóg nie potrzebuje być chwalony i tak dalej, a ty musisz mu służyć. Musicie to zrozumieć jedno. Bóg jest po to, żeby tobie służył. Uwierzcie, ono nie. Po angielsku mi to wchodzi. No, tak. Więc Bóg jest tym służącym. Żeby stać się dobrym panem, ktoś tak powiedział fajnie. Żeby stać się dobrym panem, najpierw trzeba być dobrym sługą. Czyli przejść te wszystkie etapy życia, zapoznać się ze wszystkim. Mądrość wzrasta, nikt cię już nie oszuka, bo cię już oszukano. Nauczyłeś się na swoim w swoim życiu. Wszystko przeszedłeś. Więc uporaj się z własnym umysłem. Tak. Więc gdzie jest diabeł? Diabeł, proszę Państwa, to jest cecha człowieka, to jest ten umysł, a osobowość jest stworzona z myśli. Tak, charakter człowieka. Dlatego tak ważny jest charakter. Nawyki, jakie mamy. Uważaj, co uczysz swojego umysłu. Cokolwiek go nauczysz,
On tego nie zapomni. I będzie domagał się tego. Proszę Państwa, na przykład ludzie za dużo jedzą i nie mogą się powstrzymać. Kto takim każe jeść? Umysł. Umysł potrafi wywołać głód. Ten człowiek czuje głód w żołądku. I on w to wierzy, że jest głodny. A 2 godziny jadł. Rozumiecie? Przed tym posiłkiem. Albo wczoraj na przykład. Człowiek może nie jeść kilka dni. I nic mu się nie stanie. Ja sobie robiłem głodówki po 4 dni. Więcej, proszę Państwa, a rok czasu miałem głodówkę taką, że tylko raz dziennie jadłem. Tak, raz dziennie. I przestałem chorować. I do 50. roku życia nie chorowałem. I to zaniedbałem potem. Ja byłem w celibacie, proszę Państwa, 1,5 roku. Nie to, że teraz jestem w celibacie, ale potrzebuję kobiety. Odczuwam to. To już nie jest celibat. Celibat to jest coś takiego, że ty o kobiecie nie myślisz. Albo jak jesteś zboczeńcem o mężczyźnie. Nie myślisz, jesteś w celibacie, umysłowo całkowicie, a nie na pokaz. Na pokaz ludzie będą cię tylko oceniać. Myśmy się w Polsce nauczyli, że ktoś ciebie ocenia. Ty sam się nie oceniaj, bo tego. Nie, odwrotnie. Ty masz być dla siebie sprawiedliwym sędzią. Siebie oceniać. Bo twoje wady inni mogą nie rozpoznać, ale ty je znasz. Jeśli zapierasz się, to je nosisz w sobie. Więc, proszę Państwa, budujesz twojego diabła. Znowu ktoś, kto to jest? Messenger. Zawsze jakieś wiadomości wysyłają. Czyli to jest jasne, skąd się diabeł bierze? Proszę Państwa, kto tworzy? My tworzymy sobie diabła. Mamy taką moc. Dlaczego ciężko pracujesz? Albo ja. Rodzi się z tym programem w DNA, masz to. Już zakodowane, że będziesz kopał rowy. Albo cegły podawał. Albo będziesz gwiazdorem na internecie. Ten program można zmienić. Tak. Przeprogramować się trzeba. Czyli robi sobie takie afirmacje, co chcesz w sobie zmienić, albo w swoim życiu. Zdania sobie wypisujesz, co ci się w sobie nie podoba. Od dzisiaj nie będę plotkował na sąsiadkę, na przykład. Od dzisiaj będę wstawał wcześniej. Będę to. Nie będę tego robił. Tobie sobie taki plan, do siebie to mówisz. I od dzisiaj odczuwam zadowolenie. Mam cel w swoim życiu. I tak dalej. No można sobie różnie to ułożyć, jak sobie życzycie, proszę Państwa. Przeprogramować się i nasze życie nabiera innej wartości. Zmienia się. Ja byłem w Polsce, proszę Państwa. Urodziłem się w najbiedniejszej rodzinie, tam w Obrzychu. No, tam ludzie zajmowali się jakimiś tam takimi właśnie czarami różnymi, bo to było modne. W tamtym czasie widzieliście, że długopis ściąga jakieś, ma energię. I ktoś tu zarzuca, że nie ma tu Boga. No jest! No co tu więcej może być? No powiecie, że to jest metal. No, ja ocierałem o plastyk, ale jak chcecie, to powtórzę. Plastyk. Patrzcie. Na plastyku jest. Wszystko powinno być jasne. Dziękuję za uwagę.